Cześć, witam was serdecznie. Jesteśmy przy bosie. Mam dwa estusy, więc sprawdzamy, może się uda w końcu. Poprzednim się nie udało. Teraz sprawdzamy. Dobra, idziemy. Bosik. Nie jest taki trudny, musimy go pokonać. Nie ma wyjścia. Tutaj? Nie, nie można. No, jeszcze sobie zobaczymy wstawkę. On się tak rozdwaja, ale trzeba patrzeć, gdzie on ten główny jest. 4-5 ciosów chyba i wystarczy. Nie jest trudny. Jak się rozdwoi, to ogniem znowu ładują i to nie jest proste. No, on musi mieć jakieś rzeczy fajne. Maski jakieś ma 3. I co, tutaj? Tu jesteś czy nie? Kurde, no dobrze jest. No niestety. No to gdzie jesteś? Tędy? Tutaj? Tutaj może. Dobrze. Jeszcze raz. Dobra, po bosie. Był prosty jak... Naprawdę był prosty. Rytuał rozpalania. Zdobyto trofeum. Opanuj rytuał rozpalania. Człowieczeństwo, kość i nic nie dostałem. Rytuał rozpalania. Maska matki dostałem. Maskę matki. On tam miał 3 maski. No nic, dobra, w porządku. Przeczytaj wiadomość. Rytuał rozpalania. Czyli to coś z ogniskami jest chyba. Tam chyba można... Właśnie pakować te ogniska, tego jeszcze też nie wiem dokładnie, ale się spokojnie dowiem. Dobra, pełno książek. No łatwy ten boss, bo oczywiście tu jest drabina. Kurczę, nic nie widać. No dobra, lecimy dalej, z tych kataków wychodzimy. Ale nie wiem, to jeszcze pewnie daleko. Tutaj? Tutaj, tutaj drabina, niewidoczna. Dobra, spokojnie, gdzie teraz? No tutaj nie widać, jakąś latarnię mam. Skrót na wprost. Kurde, jaki skrót. Tu nic nie widać. Oho. Dobra, idziemy dalej. Arena bossa, tu właśnie... Czy ja mam jakieś przedmioty, latarnie czy coś? Grudka. Boska broń, do wzmocnienia, rytuał rozpalania, jeszcze bardziej wzmacnia ogniska, super, ale co to mi daje nawet, podobno teleportować się można, ale to chyba z każdego, nie wiem, zaraz zobaczymy, tylko ognisko chciałbym, ten pierścień nie wiem, czy to, już wolę z większej obrony, gdybym miał punktów życia, to już wolę. Nie chcę tego pierścienia. Dobra, ja mam 1 estus. Idę na farta. Nie wiem gdzie, ale idę. Ciemno. Dobra, tutaj to tylko... Nie no, to coś jest tutaj na górze, no. O, jak tam się dostać? No niestety nie tędy. Może tędy. Ta, no właśnie. Co? Grobowiec olbrzymów. Dobra, odkąd? Kurde, tu nic nie, tu nic nie widać. Kompletnie. Wpadłem sobie i co? I od tego ogniska mojego. No super! Ale to jest bez sensu. To jest naprawdę beznadziejne. Z tymi ogniskami. Dobra, a to ognisko? Nie, no nie rozpaliłem przecież. Gdzie boss? Nie rozpaliłem, muszę się tam cofnąć.
Jeszcze raz to samo. Tylko tu można teraz tak, też odkryłem, że tu można. A, tutaj to już po mnie teraz. Niech wybuchnie. Chyba tędy mogę, tak, bo ja tutaj zebrałem też te przedmioty. I tu taki trochę skrót jest do bossa. Dobra, chyba mnie nie gonią. A tam jakiś grobowiec na dole, no normalnie. Nie mam ogniska. Szukajmy ogniska. Nie, tu chyba nic nie ma, nie? Z tej strony. Będę przeskoczył. Tak się mówi, nic nie ma, nie? To z tamtej strony coś jest może. Sprawdzimy. W sołcach to zawsze coś może być. Takie są sekrety, że... Te niewidzialne ściany też tutaj są, no jasne. Ale tutaj akurat nic nie ma, tak? No może akurat tutaj nie ma. Góra. Mało, mam. Mały level, mały. To. Jak to się... Stamina, czyli wytrzymałość, też jest słaba. Tutaj. Co tutaj? Co tutaj? Grobowiec olbrzymów. No fajnie. Coś słyszę. A tu? Widzę na oślep idę. Aha, dobra. Fajnie. Pięknie. Dobra. Jeszcze raz. No, chyba się nie odrodzisz. No i to jest normalnie nienormalne. No nienormalne to jest. Ja tu nie widzę nic kompletnie. Beznadziejna ciemność taka. Tutaj też tu wskoczyłem i tu jest na dole. Od tego momentu tam, co na dół schodziłem. Jeszcze kowal jest tutaj gdzieś, ale to nie wiem, ukryty gdzieś. Nie znalazłem to kowala. Też pewnie jakaś odnoga jest do niego. Dobra. Biorę. Też Estus mam 0, nawet plus 1, bo wypiłem chyba to. 0 do pakowania butelki mam. Pięknie zacząłem tego Dark Soulsa, naprawdę. No i dobra, idę sobie po prostu tam, gdzie świeci. A tu spadnę. Tutaj, tu spadnę.
Widzę cię. No właśnie. Nie mogę z tego. Taka taką są beznadziejna. Tak, ja tu nie mam. Nie jestem za słaby na to miejsce w tej chwili. A czy ja mogę się cofnąć w ogóle? Rozpal. Kurde, nie możesz rozpalać do garnacie pustka. Odwróć pustkę. Brak człowieczeństwa. Aha. Kurde, człowieczeństwo. Przecież ja to mam. Te przedmioty człowieczeństwo. Gdzie to jest? Tutaj. Człowieczeństwo. No i co? Użyj przedmiotu. Zmień porządek. Aha. Użyj przedmiotu. Kurde, nie rozumiem kompletnie. Użyj przedmiotu. Ilość 1. Co to daje? Co to daje w ogóle? Kurde, no nie rozumiem, źle. Nawet nie wiem do czego jest człowieczeństwo. Pewnie Estus to jest jakiś dodatkowy. Nie no, muszę poczytać trochę na temat tej gry, bo ja tutaj zielony, idę na farta. Katakumby sobie wszedłem. Gdzie jeszcze mam 2 miejsca do odwiedzenia? To sobie poszedłem do katakum. W sumie zabiłem bossa, no ale chcę z nich teraz wyjść. Tego w ogóle nie rozumiem tego. Chore to jest, beznadziejne. I tak do skutku właśnie, tak się ginie. Tu się godziny właśnie przez to. Dużo godzin, bo się ginie z takiego powodu właśnie. Przecież wiem, gdzie mam dojść, gdzie mam iść, ale ginę no. Przez kółka ginę normalnie. Gdzie raz ją mijam perfekt, a raz za pierwszym razem od razu mnie zabijają. Dark Souls 1. Wiadomo, teraz ominąłem, ale tutaj nie spaść i od razu tego gościa. Tu trzeba mieć, nie wiem, takie życie duże i jakieś negacje, bo ja nic nie mam tu na tej broni, tam trochę. Ale to jest cieniutkie ta zbroja, nie mam w ogóle galci, bo od razu mi miecz. Dobra, tu idę. Nie, no właśnie nie, no właśnie nie. A co to za bezsens jest? Dosyć mam tego, tych katakumb, chcę wyjść stąd. Pokonałem bossa i chcę wyjść. I lecę dalej tam. Nie mogę się przeteleportować, no to jest jakieś. A mam to rozpalenie ogniska, ale kurde, no jak to zrobić? Dobra, może ja to mogę zrobić. Mam ten przedmiot. Jak ten przedmiot się do rozpalania? Zaatakuje inny świat, oko śmierci nie. Nie wiem gdzie to jest nawet. Dobra, tu jest. Nie mogę tego zrobić. Użyj przedmiotu. Nie wiem gdzie tego użyć. No. Nie mam pojęcia. To są właśnie sousy. Nic nie wiadomo, trzeba samemu, ale to mija 100 godzin i dopiero wiesz, no właśnie. Boże poradniki czytasz, to bym też wiedział, może poczytam, zobaczymy. Nestus to mi tyle normalnie
Powinien mieć plus 4 już tutaj, czy plus 3 Estusa. No, zaatakujecie jeszcze. Już nie. Tu ognisko muszę znaleźć jakieś. No muszę to przejść. Powoli będę szedł, normalnie co do centymetra. Bo tu nic nie widać kompletnie. Czarna dziura jest, tak zrobili specjalnie. I nie mam żadnych narzędzi, żeby... żebym jakoś miał latarkę, coś, nie mam. Smutek na wprost. Tutaj, no to ja wiem, że tutaj. Tutaj i teraz jest ten potwór. Grobowiec olbrzymów. No, dawaj. No i co? Idę tu. Tu. Tutaj. Idę, idę. Spadnę zaraz, tak? No pewnie. To tu. Kurde, nie wiem, no. Tu. Dobra, tu. Tutaj spadnę. Tu jest góra. Co to jest? Ludzie, tu jakaś latarka potrzebna. Ja w ogóle nie mam tego. To jest level w ogóle nie na mój poziom. No i co? Gdzie jesteśmy? Kurde, nie wierzę w to po prostu. Co to w ogóle ma znaczyć? Gdzie to jest wyjście? Nie rozumiem. Czyli to też są elementy skradankowe. Jak w Tomb Raider, co do milimetra, bo spadnę. Ale ja tu nie widzę, no dajcie jakąś latarkę, no. Iskrę dajcie, no. Kurde. Ten gościu tutaj idzie. Za nim idę. Dobra. Nie, no nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego. Chore to jest. Dobra, ostatni raz, jak nie uda się, to zakończę odcinek i tam przejdę, zobaczymy. Samemu, bo to szkoda w ogóle. Przejść nie mogę, bo ciemno jest. No co to w ogóle jest? I latarki nie mam. Wybuch. Wybuch. Tutaj walczą z bossem. No jeszcze raz, powoli.
Okej, w porządku. To ja na tym może zakończę. Krótki odcinek, pokonanie bossa. Spróbuję to przejść i pokażę następny. Dzięki, do następnego. Hej!